mnie ujął swoją delikatną skromnością, pasją też. Załadowany wóz ze zbożem, ze snopkami, wracał po ciemku. A ja tak leżąc na tych snopkach, tak patrzyłem. To tu, to tam, to tu coś jaśnieje. Już taki łebek malutki, nie? Ten właśnie, który miał 5 lat, czy tam trochę może więcej. Tu jest jakaś kropka, tam kropka. Tato, co to jest? No to jest gwiazda. No dobra, gwiazda. A tamto? No też gwiazda. No to jak gwiazda, to i pewnie tamto dookoła też będzie. Kiedyś jednego wieczoru Józek z Muńkiem poszedł do jego siostry, do Tereski, natomiast ja z tą Tereską się przyjaźniłam. I akurat jednego z wieczorów, to było chyba urodziny wtedy Tereski, czy tam jakieś impreza, w każdym bądź razie tam ognisko, chciała zrobić grilla i byłam akurat ja jako u Tereski, a on był jako u Munia. I tak się zapoznaliśmy, on później mnie wieczorkiem do domu odprowadził i tak zaiskrzyło, zaczęliśmy się tam spotykać. I już tak się spotykamy 22 lata. To jest w zasadzie ten mój główny powód, dlaczego patrzę, bo to jest ciekawe. No tak jak niby spojrzymy na słoneczko i widzimy go teraz, a okazuje się, że my oglądamy go 8 minut temu, jakie było. Te zjawiska, które były 8 minut, to już coś nam podpowiada, że to... Ten wszechświat on nie jest taki stały, że jednak ciągle coś się zmienia, a do nas to dociera z wielkim opóźnieniem. Nabył swojego pierwszego takiego kamienia księżycowego, meteorytowego, meteoryt. No i z tego meteorytu właśnie mam do dzisiaj, akurat przy sobie nie mam tego, mam meteorytek w kształcie księżyca, na którym jest srebrna literka M, natomiast on ode mnie ma też księżycowy kamień, taki meteoryt z literką J. Także to jest takie fajne, miłe, bo to jest takie jakby takie drugie obrączki. Mówi się zdobywanie kosmosu. Jakież to zdobywanie, jak myśmy dopiero osiągnęli księżyc, który jest bardzo bliziutko nas. To jest tak jak wyjść na próg domu swego. On zaraził tym praktycznie całą rodzinę. To już przez kilka lat zaraził to, bo tym się interesuje, to jest jego hobby. Ma swój teleskop w domu, tam na Fabrycznym, co mieszkamy, obserwował. Tak jak tu jest koło astronomicznej obserwacje, to tam pokazuje i chłopakom, i dzieciakom to. Gwiazdy jakie są, gdzie jakie są układy gwiazd. Skoro na przykład umiera gwiazda, to z tej umierającej gwiazdy, z tych pozostałych resztek z tych pyłów, za jakiś czas, przy sprzyjających warunkach, rodzić się będą kolejne gwiazdy, kolejne planety. Słuchajcie, tam o 3 w nocy coś tam będzie, idziemy oglądać. To już wtedy albo budzik nastawi, albo już nie śpi północy, bo czeka, wyczekuje tego, że będzie jakieś tam zjawisko ciekawe. I życzenia sobie można wtedy myśleć. To nie jest czerń, ale tam jest tyle kolorów niewyobrażalnych dla nas, że nawet najlepszy, największy artysta, malarz tego nie namaluje to, co jest to na niebie. Czy to nie jest boskie? Nieraz się rozumiemy bez słów, że nie musi jedno drugiemu mówić. Wystarczy, że on mi powie, że słuchaj, chciałbym takie coś, marzę o tym czy o tym. I ja się wtedy staram, żeby dążę w ogóle do tego, żeby to jego życzenie nie tak od razu, bo wiadomo, że nie zawsze się da od razu, ale po jakimś czasie, żeby to się ziściło, sprawdziło i żeby dojść do tego. Tak samo on ze swojego punktu. Jeżeli ja mu powiem, że słuchaj, chciałabym to, czy to, czy to, to on będzie robił, wiem, jestem przekonana, że będzie robił to, żeby mi się to sprawdziło i spełniło i żeby to osiągnąć. Wiem, że ja to stracę wszystko w momencie, kiedy umrę. I to już będzie kres tego wszystkiego. Kres mego jakiegoś tego wszechświata. Ale to jest normalne, bo taka jest kolej rzeczy.
I naprawdę nic się naprawdę wielkiego nie stanie. Przecież nikt nie będzie pamiętał, że ktoś taki był, spacerował tutaj, po tej ziemi. Miłość dla mnie jest wiecznością. Tak samo jak i wszechświat jest wiecznością, nieogarnięty. Zawsze się odkrywa coś na nowo, mimo że jest się ze sobą przez kilkadziesiąt lat, to zawsze tego człowieka odkrywa się na nowo, tak samo jak i kosmos, gwiazdy się odkrywa na nowo. Bo ze mną jest tak, że ja ciągle jestem taką nie do końca tą tablicą zapisaną. Sam nieraz się zastanawiam, co wymyślę za pół roku. Teraz tego nie wiem. Może zupełnie czymś w tej chwili dla mnie nieważnym, a za pół roku to się stanie dla mnie ważne. Taką jakąś ścieżką sobie idę. I ona to toleruje i jestem jej za to bardzo, bardzo wdzięczny. I cieszę się, że właśnie na tej drodze w tym wszechświecie spotkałem taką gwiazdę. Trudno mi sobie to wyobrazić, gdyby go nie było, bo tak nieraz mówiłam, że słuchaj, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Jakby ciebie mi zabrakło, to ja chyba bym też popełniła samobójstwo. Widzicie, ile można stracić?